spotkaliśmy się przed waszym zgrupowaniem w Orlando na Florydzie, które ma za cel przede wszystkim rozeznanie się z warunkami. Zgadza się, będą to 2,5 tygodnia, myślę, że bardzo ciężkich treningów przed nami. Miejsce jest wybrane ze względu na podobną pogodę co Tokio i będzie to taki główny sprawdzian, myślę, przed igrzyskami teraz. To już też będzie jeden z ostatnich sprawdzianów, bo później już jak przylatujecie, mamy lipiec i co dalej? Mamy ostatni turniej przed igrzyskami, który odbędzie się w Kształt w Szwajcarii i to już będzie ostatni turniej przed igrzyskami, następnie już tylko wylot na igrzyska. Wy z Grześkiem macie już kwalifikację olimpijską zapewnioną dużo wcześniej jak chłopaki, ale możesz powiedzieć to teraz no troszeczkę z perspektywy kibica. Jak to było, jak oglądaliście zmagania chłopaków o to, żeby się też do was dołączyć i zakwalifikować do Tokio? Z naszej perspektywy dla nas nasze kwalifikacje wyglądały o wiele łatwiej, bo teraz widać było, że w tym roku naprawdę wiele drużyn postarało się o wysoki poziom i panowie nie mieli naprawdę łatwego zadania, ale stanęli na wysokości zadania, zdobyli złoto w Rosji i udowodnili, że w tym momencie są faworytami także na igrzyskach. Kanty z Łośkiem udowodnili, że naprawdę są teraz w formie. Mam nadzieję, że my dołączymy do tej formy też i pokażemy wysoki poziom na igrzyskach. Dla ciebie to będą pierwsze igrzyska. Jak się czujesz w roli debiutanta? Powiem, że troszeczkę się stresuję, aczkolwiek ekscytuję też, bo czekałem na to praktycznie 4 lata, 5 w tym momencie przez to, że ten rok jest przesunięty. Nie mogę się w sumie doczekać tego wyjazdu do Japonii. Troszeczkę poczekaliśmy na awans olimpijski, długo wam się ta procedura przez COVID-y, przez to wszystko przyciągnęła. Były te chwile już troszkę zwątpienia? Czy zwątpienia, to bym tak nie nazwał, ale na pewno mieliśmy lekkie tam obawy. No, ten okres olimpijski, w sumie 3-letni, ten cały proces trwał i myślę, że szczególnie dla nas on był długi, wyczerpujący. Z różnymi problemami, na pewno zdrowotnymi, które nam pokrzyżował trochę tę kwalifikację i koniec końców tak naprawdę przed ostatnim turniejem sobie zapewniliśmy tą kwalifikację i tak jak już powiedziałem wcześniej, no było ciężko, aczkolwiek to czy wywalczyliśmy, może wyszarpaliśmy bym powiedział, aczkolwiek na tą chwilę to już jest za nami. Zrobiliśmy ten cel, który sobie założyliśmy wcześniej, awans i na pewno nasze cele są większe niż sam awans, bo już w Rio byliśmy, wiemy jak to wszystko wygląda, także nasze apetyty rosną i na pewno będziemy celować wyżej niż 5 lat temu. Urazów mniejszych, większych mieliśmy kilka, tak naprawdę nie mogliśmy za dobrze nawet zagrać pełnego sezonu 2019, gdzie się zaczynała już kwalifikacja olimpijska. Graliśmy troszeczkę w kratkę wtedy, cieszyliśmy się w ogóle, że gramy na tych turniejach, więc staraliśmy się dawać z siebie wszystko, jednak przynosiło to różne rezultaty. 2020 rok był taki, że jeden turniej zagraliśmy, potem był COVID. No i ten rok też nie zaczął się w dużej mierze dla mnie właśnie za dobrze, bo też zmagałem się na początku z drobnym urazem powiedzmy, ale no na szczęście tam w marcu już było coraz lepiej i jesteśmy teraz na tym miejscu, na którym jesteśmy, prawda? Mamy czerwiec, mamy kwalifikację olimpijską, jedziemy na obóz, więc dobrze się to zakończyło. Myślę, że w naszych głowach awans to była taka rzecz naturalna, bo sezon 2017-2018 był dla nas bardzo dobry. Byliśmy liderami rankingu przez dłuższy okres i o ten awans tak bardzo się w tamtym czasie nie martwiliśmy. Myślimy, że to przyjdzie nam tak naturalnie, bo byliśmy w dobrej formie, w dobrej dyspozycji zdrowotnej, a później 2 lata, 3 w sumie nas życie szybko zweryfikowało, że sama siatkówka to nie wszystko i dopadły nas kontuzje, też inne problemy, z których musieliśmy się wygrzebać i myślę, że na ten moment jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję, że pokażemy tą naszą siatkówkę fajną, którą prezentowaliśmy przez ostatni okres na igrzyskach i przywieziemy coś fajnego.
obóz jest zaplanowany w ten sposób, żeby zakończyć go, wrócić do kraju na 2-3 dni, przepakować się, troszeczkę zregenerować, zagrać w kształt, jakby ostatnie takie przetarcie przedolimpijskie. Później mamy 3 dni w Spale na to, żeby pożegnać się, można powiedzieć, z rodziną. No i wyjeżdżamy do Tokio, jedziemy 8 dni przed ewentualnym pierwszym meczem, a właściwie 8 dni przed rozpoczęciem igrzysk. Na pewno tego czasu nam na miejscu wystarczy na to, żeby się tam zaaklimatyzować do warunków, które tam panują. No i tylko tyle, żeby dobrze się przygotować, żeby nas żadna kontuzja po drodze nie złapała. Czekamy w kształt, będzie losowanie również grup olimpijskich, więc też będziemy wiedzieli prawie na ostatnią chwilę, bo można powiedzieć, że to jest raptem 2 tygodnie przed rozpoczęciem igrzysk, będzie wiadomo, z kim się będzie rywalizować, więc to jest troszeczkę inaczej niż w siatkówce halowej. No ale takie są zasady gry, wszyscy mają tak samo, także wykorzystamy ten czas, myślę, optymalnie, żeby być dobrze przygotowanym. To już ostatnia prosta, z tego co słyszymy, zupełnie lipiec nam się brutalnie przybliża. Czuć już ten dreszczyk emocji i u sztabu, i u zawodników? Ja myślę, że nie. Myślę, że codziennie nas, te sprawy codzienne nas jakby w sposób angażują wystarczająco i nie myślimy aż tak daleko. Wiadomo, że każdy gdzieś ma te igrzyska w głowie, w wyobraźni, ale od dłuższego czasu pracujemy takim schematem, że no wiadomo, że cel długofalowy jest najważniejszy, ale skupiamy się nad tym, co jest bliżej, co jest aktualnie, żeby jak najlepiej tą jednostkę treningową wykonać, czy jak najlepiej jeszcze mecz zagrać, czy jak najlepszy turniej. Także tak troszeczkę dzięki temu systemowi odsuwamy niepotrzebne jakieś wątpliwości ewentualne na dalszy plan i nie zajmujemy się tym, tylko myślimy o tym, co tu i teraz, jak wykorzystać ten dany moment na 100%.